Wiesz, że Niemcy znów mi przysłali wniosek o obywatelstwo? Twierdzą, że jestem germańskim astronomem. Może myślą, że odkryjesz, że Ziemia jest prostokątna? Ziemia jest płaska, jakim Kopernik. Też mi odkrycie. Ty też jesteś płaska. Też mi odkrycie. Mikołaj! No dobra. Dostrzegam na tobie kilka wulkanicznych kraterów i dwie niewielkie, ale śliczne górki. Czy mogłabyś wstać z łóżka i umyć podłogę? Nie. Wstań, słoneczko, nie mam gdzie kłaść swoich zapisków. Lubię oglądać telewizję z łóżka. Jaką telewizję? Leżysz już 2 miesiące. Bo moje szaty zamieniłeś na teleskop. I prześcieradło też. Ale za to krążę wokół ciebie, jak ziemia wokół słońca. Tak ma być we wszechświecie. We wszechświecie słońce krąży wokół ziemi, która wisi w powietrzu na 4 zielonych smokach. Jesteś pewny? Oczywiście, że jestem. Słoneczko, ty moje. No to nie wstanę. Kasiu? Twoje ciało jest niebieskie. Bo się odleżałam. Możesz się obrócić? Mogę. Mam dosyć astronomii. Teraz napiszę dzieło o obrotach ciał niebieskich. I nie zapomnij, że krążysz wokół mnie. W ten sposób Kopernik udowodnił, że Ziemia krąży wokół Słońca i że bywa okrągła. Potem było trochę kłopotów, bo Szwedzi nas zalali. A Kozacy uznali, że romans Skrzetuskiego z Heleną narusza ustawę o zapobieganiu ciąży. Ale powbijaliśmy ich na pale, a tych, co przeżyli, zgwałciliśmy. I nastał czas złotej wolności. Jestem Rejton. Dobry Polak. Patrz i się przyglądaj. Wina! Troje! Wiek 18 to był wiek tego, co Polacy lubią najbardziej. Była demokracja, więc każdy mógł pić, ile chciał. O podatkach decydowali sobie sami, więc ich nie płacili. A w dodatku mogli sobie wybrać króla najgorszego z możliwych. To się nazywało wolna erekcja. I zostało ci do dzisiaj. Mogę wybrać króla? Pewnie! To wybieram siebie. No. I tak to właśnie wyglądało. Każdy chciał mieć więcej dla siebie. I na drodze wolnej elekcji wybrali sobie króla Stanisława Augusta, który był trochę zniewieściały, ale za to sponsorował bankiety w każdy czwartek. Gdzie są francuskie tancerki? Nie stać mnie na francuskie tancerki. Królewska kasa jest pusta. Miał być striptiz. Jej, striptiz był w poprzedni czwartek. A może by tak kupić trochę arm? I rakiety, ziemia, powietrze.
Chcemy rozbierania! Ale nie ma się kto rozbierać. Dobra, przerwa, polej. Dobra. Gramy dalej. Szlachta! Piła bez umiaru. Polej. I przez to straciła trzeźwy ogląd rzeczywistości. Czy ja też mogłabym dostać kieliszek? Coś powiedziała? To może ona zagra francuską tancerkę. Agnieszko! Ty jeszcze nie próbowałaś alkoholu, prawda? Nie. Jakoś ci nie wierzę. Wiesz, kim będziesz? Jak będziesz pić, polej. Jak będziesz pić przed maturą? Daj spokój, chciałam tylko kieliszek wina. Zaczynasz od kieliszka, a kończysz na wiadrze. Rób tak dalej. A będziesz mogła zostać automatyczną sekretarką. Możemy kontynuować? Duszno mi w tej peruce. Rozbieraj się. Ja jestem królem. I się nie rozbiorę. Ale mam zboczoną sąsiadkę. Kasiu, ty masz być carycą Katarzyną? Da. Raz zjewajcą, sestro! Ale wiesz, jakoś mi nie wyglądasz na Katarzynę. A na kogo ci wyglądam, mały szlachetko? Na Kasię, w skórzanych butach. Chcemy rozbioru! No to się rozdziewajcie. To ty się rozbieraj. Na trzy części! W historii to ja was rozebrałam. Ale tu jest błąd obsadowy. To ona powinna grać zboczoną carycę, a ty zniewisz się siałego króla. Mogę grać królewnę. A dlaczego ja nie mogę być królem? Bo każdy powinien grać to, do czego pasuje. A według ciebie dlaczego ja lepiej pasuję na carycę niż ona? Bo caryca była zboczoną la firendo. Polać? O nie! Grajcie sobie sami! To co z tym rozbiorem? Rozbierasz nas? Czy nie? Arni! To jest moja dziewczyna! Nikogo nie będzie rozbierać! Chyba że mnie! Ale tak było w historii! Historię można zmienić. Jak my byśmy ją rozebrali, to nie trzeba by było urządzać tych wszystkich powstań! Zaraz, więc kto kogo rozebrał? No i widzicie? To ja się rozbiorę. Patrzcie! Rejtan się wywalił. To rozbiory mamy zaliczone. Ale mam piękną klatkę piersiową. Oho. Przyjechali prusacy. Panie komendancie, ja nie miałam z tym nic wspólnego. On tylko chciał nauczyć siostrę historii. To prawda, wujku. I dlatego się upił. Tak było w historii. Jak ty wyglądasz? Byłam carycą Katarzyną. Do tego zboczonego babona bardziej pasuje Angelika. Potem były powstania. Jedno zrobili w listopadzie w nocy i wszyscy się pogubili w ciemności, a drugie w styczniu. Zamarzli, poszli do domu. Nie mogli wstawać w lipcu? A słyszałaś o powstaniu lipcowym? Coś tam chyba takiego było.
Nie dziwię się, że twój brat się upił. Ja na jego miejscu popełniłbym samobójstwo. Chce się pan komendant zamienić miejscami? Nie. Tym razem cię nie ukaże. A ci dwa idioci mogą już wyjść spod stołu. Agnieszko, jak nie zdasz matury, to zemszczę się na twoim bracie, na tych dwóch pacanach i Kaś. Podziękuj za motywację. Dziękuję, wujku. Oni się teraz będą bardziej starać. Oni? W ostateczności zastrzelą moją historyczkę. Poczekaj. Automatyczna sekretarka. Właściwie można by od tego zacząć. Za dwie godziny sprawdzę, czego się nauczyłaś. Co powiecie na morderstwo w afekcie? Daj spokój. Jakie jest następne pytanie? Rewolucja październikowa. Przyjechał Lenin. Towarzysze czerwoni, dziś napadniemy na Pałac Biały. Poprowadź nas, towarzysz Lenin! Nie mógłby ktoś inny? Nie. Lenin albo zakopujemy topór wojenny. Łuki i strzały nie wystarczą. Zamknij się, Nadjeżda. Mamy jeszcze krążownik Amora. Aurora. Przepraszam, ale czerwoni chyba nie byli Indianami. No pewnie, że nie. Przynajmniej nie wszyscy. Ale to ci się ma skojarzyć. Jest nas za mało, żeby zająć pałac zimowy. Może skoczymy na pałac wiosenny? Stalin, ty cioto! Ostrzegę przed tobą towarzyszy, zanim zdechnę na cywilizm. No to może pałac letni? Gdzie są nasi towarzysze? Turockiemu cyganka wywróżyła, że ja każę go zarąbać motyką. I teraz się boi. A mnie powiedział, że jak się napije, to przyjdzie. Ty jesteś Lew Trocki? Nie, jestem Lew Rywin. Jesteś czerwony? Tylko jak się zmęczę. Jestem producentem filmowym serialu o małym posterunku i przyszedłem się skonsultować. Już mi stąd, bo to machawkiem dostaniesz. I'll be back. No to ja też pójdę, bo muszę skończyć 41 tom dzieł zebranych. Jak zajmiecie jakiś pałac, wyślijcie mi sygnał dymny. Wszystko i tak przepisał od braci Marx. Ja to czytałam. Dzieła Lenina? To on napisał Polowanie na czerwony październik. Meiner Kunst erobere ich die ganze Welt. Oho, 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 mit meiner Kunst erobere ich die ganze Welt. Oho, ja, ja, jawohl. Cześć, Adolf. Cześć, Herman. Co dziś malujesz? Motylki. Całe? Z powyrywanymi skrzydełkami. O co chodzi? Dzwonił Stalin. Czego chce ten brutal? Chce napaść na Polskę i pyta, czy się przyłączysz. Polska? A gdzie to jest? No obok. To tam, gdzie mieszkają Polacy? No. Są słabi, nie mają samolotów, a ich przywódcą jest jakiś grzyb. Ryc. Śmigł. Pamiętam go. Podobały mu się moje motylki. No to jak, napadamy czy nie? No nie wiem. A nie moglibyśmy napaść na Bułgarię? Nie. Dlaczego? Bułgaria jest za daleko.
Możemy nabalać po sąsiedzku. A co ci zrobiła Bułgaria? Nie chcieli wystawy moich obrazów, świnie. No. To tak jak Anglicy. Francuzi. Czesi. Austriacy. Mongołowie. Meksykanie. Masajowie. Göring? Tak, mein Führer? Nie zdenerwuj mnie! To co mam odpowiedzieć Stalinowi? Mówi, że możemy wziąć Polskę 50-50. Kiedy chce napadać? 17 września. Wyślę do nas swojego ministra, Matołowa, żeby podpisać tajny układ. To my mu wyślemy naszego ministra. Zadzwoń do Ribbentropa. To znaczy, że się zgadzasz, wodzu? Z Polakami będą kłopoty. Na co dzień są nieznośni, ale uwielbiają, jak się na nich napada. Zaraz nam zrobią ruch oporu i wszyscy się zmienią w partyzantów. A poza tym będą się śmiali z mojej sztuki. Już się śmieją. To dostaliśmy dziś od naszego agenta Klosa. Siekiera, motyka, piłka, alasz. Przegra wojnę, głupi malarz. Wojnę? Jestem malarzem pokojowym. Dzieci śpiewają to na każdym podwórku. Nie napadamy. Jak ich napadniemy, będzie jeszcze gorzej. Haj. 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 Co cię sprowadza, Ribbentrop? Wodzu, mam złe wieści. Polacy odrzucili nasze ultimatum w sprawie twojej wystawy w Zachęcie. Mimo że zagroziłem, że jak się nie zgodzą, to zaczniemy im zrzucać moje obrazy z samolotu? Tak jest. Powiedziałem, że mogą wystawić twoje obrazy gdziekolwiek, to odpowiedzieli, że na widok motylków bez skrzydełek mają odruch wymiotny. Nie znalazło się ani jedno miejsce, gdzie mógłbym się powiesić? Niestety, próbowałem wszędzie, nawet na poczcie. Gdzie? Na poczcie, w Gdańsku. Gdańsk? To zdaje się nasze miasto. Ale poczta jest polska. Więc to tak? Wszyscy mnie olewają? Zobaczą. Wszyscy zobaczą moje obrazy. Moje malarstwo jest tego warte. Powiedzcie Stalinowi, że napadamy jutro. Zabierzemy im tę pocztę. I wszystkie inne. Moje motylki będą wisiały na pocztach całej Europy! Potem świata! Wydamy je na pocztówkach. Później przyjdzie czas na znaczki pocztowe. I nie przestaniemy, dopóki wszyscy listonosze nie poznają się na sztuce. Jezu, ale jesteś straszny. Prawie jak w domu. Będę straszniejszy, jak nie zdasz matury. To mogę już iść.
podziękuj panu komendantowi za Geringa. Dziękuję. Bardzo był wujek przekonujący. Prawie jak w pracy. No, i tak przegraliśmy tę wojnę. To znaczy, są różne zdania na ten temat, ale tak czy siak oddaliśmy kawałek tyłu Rosjanom, ale zabraliśmy kawałek przodu Niemcom. A nasi sojusznicy postanowili, że będzie świetnie, jak się nami zaopiekuje Stalin. No, no, uważaj. Ja wtedy zaczynałem karierę. Teraz chciałem ci opowiedzieć o komunistach, ale się trochę boję, że jak powiem prawdę, oni wrócą, to się na mnie zemszczą. Słuszna postawa. Czy oni byli źli? Byli niezbyt dobrzy, wystarczy? A teraz są gdzie? Teraz? Mówią, że ich nie ma. Cholera! Wiecie, że wpadłem w dziurę na prostej drodze. O, proszę! To nam właśnie zostało po komunistach. Dziurawe drogi. Tego się nie wyprą. Jeśli chcesz, żebym ci opowiedział o komunizmie, to powiem tylko, oni budowali dziurawe drogi. Wszyscy na świecie budowali normalne drogi, a u nas były dziurawe. Ale trzeba było mówić, że są proste. Zostawili nam je za karę, że musieli się przechcić na socjaldemokratów, bo tych dróg nie da się naprawić za żadne pieniądze. Już zawsze będą dziurawe, chyba że się je zasypie i zbuduje nowe obok. Nie przesadzaj, chłopcze. To się nazywało sprawiedliwość społeczna, bo w dziury wpadali wszyscy porówno. Może byś to zostawił historykom. Dziury? Proszę bardzo. Ale jestem pewien, że opinie będą podzielone. No i co, sprawdzamy, czego się nauczyła? Tak jest. Agnieszko, powiedz nam coś o rozbiorach. No więc, Kasia nie chciała się rozebrać, a Ryta miał ładną klatkę piersiową. Ze swej strony pragnę dodać, że panował wtedy Ludwik XVI, którego przerobili na meble gięte. Zaraz, ja cię chciałem nauczyć, jak skojarzyć pewne fakty, żeby dopasować daty do miejsc i tak dalej. Skojarzam. Była kiedyś Wanda, co Niemca nie chciała. Idiotka. Kopernik był niemieckim astronomem, tylko się nie przyznawał. Krzyżacy umieli pędzić nalewki, a chleb pitaj gyros pochodzą od Pitagorasa. Jejku, co ja zrobiłem? Wszystko kojarzę. Dla mnie komuniści już zawsze będą nosić pióropusze. Ale nie wolno o tym mówić, bo oni mogą wrócić i pozdrawić nam drogi. To może zastrzelmy tych historyczka? Kiedy masz maturę? Jutro. Musimy zastrzelić ją szybko. Ja tego nie słyszałem. Może ja pójdę za nią? Świetny pomysł. Wystarczy ci włożyć mini spódniczkę. Wolałbym spodnie. To zapleciemy ci warkocz. Jezu, będę miał siostrę bez matury. Ja chciałbym wreszcie kiedyś mieć to za sobą. Co za sobą? Maturę. No nie, następny matur. Uważaj. Mówisz do przełożonego. Jak zostałeś oficerem bez matury? Kiedyś dawali stopnie za służbę ojczyźnie, a nie za papierek. No właśnie. Pierwszy awans dostałem za stracony palec u nogi. A potem już poszło. Dowodzi nami facet po podstawówce. Ja też nie wierzę w papierki. Cicho bądź, oślałączko. Po podstawówce też można zrobić karierę. Jak się dobrze wyjdzie za mąż. Mam pomysł. Już się boję. Zorganizujemy maturę. Ja też zaczynam się bać. Zorganizujemy maturę na posterunku. Dla funkcjonariuszy, którzy chcą się dokształcić. Ty zdasz przy okazji. Dla funkcjonariuszy? Jeszcze paru się znajdzie. Dzwoń do kuratorium i do jej dyrektora. Założę się, że nam nie odmówią. Czarek. Co? Tutaj, czy w szkole, żeby zdać maturę, trzeba coś umieć. W szkole nie wiem, ale tutaj? Wszystko się może zdarzyć.